ograniczyć nam pracę. A ja panu ograniczam tym proszę przejściem. Proszę mi pokazać, gdzie w tej prezentacji było pokazane. Proszę pana, to postawcie znak i zakaz wjazdu, proszę umierać i nie będziemy jeździć. Jesteśmy zobowiązani do wyznaczenia tak zwanych gatunków kluczowych. Czyli gatunki, które mają duże spadki populacji, jest ich niewiele. W przypadku Kubelta szacunek jest 400-500 samców na całą Polskę. Występuje głównie na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. W przypadku Kulika mamy 200 partek w gatunku, mniej więcej w Polsce. On też występuje, tutaj. Jest wodniczka globalnie zagrożona, gdzie w Polsce pewnie od 30-50% populacji globalnie występuje, tak? Więc jest duża odpowiedzialność na ochronę tego gatunku. No, znajdujemy się w Rudkach, Kosakach, na nas drugim spotkaniu związanym tutaj z Doliną Wizny. Chodzi o zalewanie łąk. Tutaj nam to się przedstawia trochę inaczej, ale my wiemy, że to chodzi o zalewanie łąk, bo kilka dni temu w Brukseli zostało przegłosowane, tak, że musimy zalać 400 tysięcy hektarów. No ale tak naprawdę to spadnie na gminy i na podatników. A największe utrudnienie z tym to będą mieli rolnicy, bo jeżeli podniesie się, tak jak tam wcześniej była mowa, wodę do 10 cm do powierzchni łąki, to wie pan co się dzieje? Z łąką będzie mógł pan tylko tam pieszo wejść. Pan będzie mógł, a my nie będziemy z tego mogli korzystać. Drogo nie będzie się dało przyjechać. To poniesie po prostu koszty, czy będą jakieś rekompensaty za to? Nie, ale nie, przede wszystkim te działania nie przewidują żadnych działań, które mają wpłynąć na niekorzystne użytkowanie pana łąki. Konsultacje dotyczą terenu Bagnowizna. Jest to teren 14 tysięcy hektarów. Na tym terenie 10 tysięcy hektarów jest to gruntów użytkowanych intensywnie rolniczo. Są to grunty o podłożu torfowym organicznym. My jako rolnicy dbamy o to, o te ptaszki i o zwierzęta wszystko. No przykładem właśnie jest to nasze kochane Podlasie, że jest tego tak dużo i żorawie, i kormary. No Boże, czego tu my nie mamy? Nawet i wilka mamy aż za dużo. A Unia wymyśliła, że 700 tysięcy hektarów ma być zalane, otworzone te nie wiem, bagna. A z czego 400 w Polsce tysięcy? No to jak to się ma? 300 tysięcy na całą Unię, a 400 w Polsce? No trochę to tak, powiedziałbym, że za dużo. Ochrona środowiska zgłasza swoje projekty, ale po to są te konsultacje, po to są spotkania, żeby jak najbardziej kompromisowy projekt wypracować. I nie może to być obowiązkowo, bo tak jak pan to podkreślał, to są fakultatywne, to są działania w ramach działań rolno-środowiskowych, odpowiednie pakiety, nie na wszystkich oczywiście. Tam, gdzie tych warunków nie ma, nie można złożyć wniosku z takimi pakietami. Tam, gdzie one występują, można składać w ramach odpowiednich pakietów. Prostymi słowami, bo to się da powiedzieć. Nie tymi przepisami i tak dalej, tylko żeby każdy, który tu, dzisiaj jest sporo rolników, bo ja większość kojarzę, tak? Sam zapraszałem na to spotkanie. Żebyście powiedzieli prosto, co to wnosi dla jego działki, dla jego gospodarowania. Czy wnosi, czy nie wnosi? Przedmioty ochrony to są ptaki. To są ptaki, więc to, co my robimy, to planujemy różne działania, które mają sprzyjać zachowaniu siedlisk, zachowaniu też zasobów wodnych, z których te ptaki korzystają. No i w związku z tym, że jesteśmy właśnie na obszarze Bagnowizny, jak sama nazwa wskazuje, jest to teren, który został zmeliorowany, jeden z największych obszarów torfowisk, które zostały zmeliorowane. Od ponad 40 lat nie ma tu prowadzonej żadnej gospodarki wodnej. Jest problem z suszą dla rolników, ale jest też problem z suszą dla ptaków. To co my chcemy zrobić, to wprowadzić taki dość zintegrowany, zróżnicowany sposób blokowania odpływu wody w tych obszarach, ale dopasowany do potrzeb poszczególnych użytkowników, zarówno rolników, jak i ptaków. Więc chcemy dać szeroki wachlarz możliwości, żeby odbudować część infrastruktury, która pozwala regulować poziom wody na tym terenie, właśnie z korzystnym skutkiem dla siedlisk ptaków, ale też dla prowadzenia rolnictwa na tym terenie, bo susza też jest ogromnym problemem. Jakiś czas temu, około 2 lata, dostaliśmy informację, że na tym terenie
jest robiona jakby lustracja tych prac, którzy tam rolnicy wykonali sami. No i z kolegami pojechaliśmy na miejsce. Byli pracownicy RDOŚ-u, był profesor Kotowski. Robiono protokoły z tych nielegalnych prac. Mierzono szerokości, głębokości rowów, przy czym nie używano żadnych narzędzi pomiarowych. Nie zauważyłem tam żadnej metrówki, żadnej poziomicy, nic co oddawałoby rzeczywisty stan. I to było dokumentowane, więc być może w tym momencie opieramy się na tych danych. I właśnie nas, rolników, zastanawia to, dlaczego tutaj, jeżeli my już mamy Biebrzański Park Narodowy, 60 tysięcy hektarów, mamy Narwiański Park Narodowy, kilkanaście tysięcy hektarów, my już tutaj mamy te ptaki, pielęgnujemy te ptaki i dlaczego mamy te łąki zalewać akurat tutaj, gdzie w latach 80. położono bardzo dużo pieniędzy i wysiłku pracy. Też rolnicy tutaj pracowali przy melioracji, budowano drogi, żeby doprowadzić to do użytku i tutaj bardzo dobrze te państwowe gospodarstwo rolne prosperowało. Dzisiaj rolnicy równie dobrze mogliby to na wysokim poziomie użytkować i użytkują, bo wiadomo, Podlasie słynie z produkcji mleka. No i tutaj nas zastanawia już właśnie, dlaczego my tutaj mamy to zalewać? Nie przedstawia nam się, jak to wygląda w Niemczech. Ile wodniczki czy dyrkacza innych ptaków jest w Niemczech? Albo w Holandii. Albo w Holandii. No i dlaczego my mamy więcej zalać w Polsce niż Niemcy w Niemczech, gdzie oni nie mają ptactwa, tak? Tak bogatego ptactwa jak my tutaj. Czy na tym rowie, o którym mówisz, jest możliwość, żeby jesienią czy tam latem opuścić tą wodę po to, żeby oboje tych rolników mogło to użytkować? No właśnie tak, o to chodzi. Obawy często wynikają z niewiedzy, tak? I tutaj wielu rolników ma bardzo dobre intencje, wielu też użytkuje z programami rolno-środowiskowymi dedykowanymi tym ptakom, czyli widzi, że takie ekstensywne użytkowanie na ich gruntach jest korzystne, daje im, powiedzmy, najlepsze rozwiązanie, ale te wszystkie straszenia zalewaniem wodą są nieprawdą, bo z punktu widzenia przedmiotów ochrony, które tutaj są, to ptaki te potrzebują użytkowania. Ono może być mniej lub bardziej intensywne, te pokosy mogą być w jakiś sposób ograniczone, czasami dwa, czasami w niektórych przypadkach nawet jeden późny pokos, ale mozaika różnego typu użytkowania najbardziej sprzyja tym ptakom. I my dążymy do tego, żeby te łąki były użytkowane, tylko w sposób trochę bardziej intensywny. Zalewanie łąk w celu utrzymywania tam wody jest nie w interesie przedmiotów ochrony gatunków łąkowych, więc my tego nie planujemy. My staramy się ograniczyć odpływ wody z tego terenu, żeby ta woda mogła być wykorzystana jako zasób dla siedlisk ptaków, ale też zasób dla rolnictwa. Mówił Pan o tych pilotażach, o tych pieniądzach. Ja uważam, że te pieniądze w żaden sposób nie powinny pochodzić z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo my mamy wiele obszarów, gdzie trzeba tych pieniędzy szukać. A jeżeli to zgłasza obszar ochrony środowiska, no to z tego powinniśmy mieć te pieniądze. Skoro mamy zadbać o środowisko, to w ślad za tym powinny się pojawić pieniądze. Tak samo z budżetu unijnego. Duże pieniądze w tych perspektywach są przygotowywane na właśnie ochronę środowiska, klimatu, no to z tego możemy i te pieniądze i pan wójt i rolnicy będą wiedzieli, jak wydać. My możemy pilotaż robić w inny sposób i inne działania, tak żeby rolnicy mogli z tego korzystać, bo to, co mówiłem na poprzednim spotkaniu, to są tereny użytkowane rolniczo, utrzymane w dobrej kulturze rolnej. To są tereny z dominacją programu ochrony środowiskowej. Będą pojedynczy rolnicy na pewno w takiej sytuacji. Ale teraz, jeśli jest jeden rolnik, który ma działkę intensywnie użytkowaną, on chce wjeżdżać sprzętem 13-tonowym plus przyczepa zbierająca 10-15 ton, a jest obok rolnicy, którzy mają zalewane łąki i chcą użytkować programy ochrony środowiskowej, to dlaczego on ma oczyszczać ten łąk? I tu będzie właśnie ten dom. Więc na to potrzebne są tak wielkie pieniądze, że my, rolnicy, nie jesteśmy w stanie na spółki wodne takich pieniędzy, a gdzie przy okazji jeszcze zastawki i to wszystko. Więc no dobrze, że był pan minister, to słyszał. Pan minister odbił piłeczkę, bo pytając się tych panów, skąd pieniądze, no z Ministerstwa Rolnictwa może, a pan minister odbił piłeczkę do Ministerstwa Środowiska, że to niech Ministerstwo Środowiska, jeśli chce
tutaj ingerować, to niech właśnie wyłoży pieniądze. To my chcemy działać i rolnicy chcą działać, więc powstała ekspertyza hydrologiczna, która proponuje takie doraźne działania, zmniejszanie odpływu z rowów poprzez progi. Jednocześnie progi te nie dopuszczają do przesuszenia łąk torfowych, takich gleb torfowych, degradacji torfowiska, zmniejszają emisję też CO2 z tego obszaru, zmniejszają opadanie tego obszaru, więc to jest korzyści dla wszystkich. Chcielibyśmy mieć piękny, zintegrowany system, który godzi wszystkie potrzeby. Nie wierzymy, że na to znajdą się szybko pieniądze, dlatego w sposób może nie chałupniczy, taki zorganizowany, ale taki prostszy poprzez właśnie blokowanie, poprzez stałe progi w miejscach, gdzie zdobędziemy fundusze, poprzez zastawki, które pozwolą nam regulować poziom wody do potrzeb ochrony siedlisk ptaków i potrzeb rolników. No będziemy próbowali, tak, małymi krokami. Na raz nie damy rady wszystkiego na pewno wykonać. Ja myślę, że o zalaniu tutaj nie ma mowy, bo to są grunty prywatne, to są grunty użytkowane rolniczo i my jako rolnicy nie będziemy wyrażać na to zgody, czy to tutaj, czy to będzie w przyszłości. Po części pomysł i zamysł jest dobry, bo tutaj dużo się zaczęło mówić w końcu o retencji wody, a u nas w kraju brakuje tej retencji. Tutaj mamy ogromny potencjał, 700 kilometrów rowów. To jest potężny bufor, gdzie można tę wodę zmagazynować, tylko po prostu to musi funkcjonować. I rok temu, praktycznie rok temu powołaliśmy spółkę wodną. No nie jest nam łatwo w organizowaniu tego, ale jakoś sobie radzimy i myślę, że powoli będziemy to wdrażać. Mamy już około 100 członków. A po co ta spółka wodna właściwie jest potrzebna? Spółka wodna jest po to potrzebna, jak na wielu spotkaniach w ministerstwie, bo ja już tym tematem się zajmuję dosyć długo i na każdym spotkaniu w ministerstwie mówiono mi, że musi być organ, który będzie tą wodą tutaj zarządzał. Więc do tego jest spółka wodna. Podjęłem ten trud i z kilkoma jeszcze kolegami i założyliśmy tą spółkę wodną, żebyśmy mogli tutaj przeprowadzać tą konserwację, zarządzać tą wodą, no i budować także te zastawki, żeby magazynować tą wodę. Tylko nam chodzi o to, żeby ta woda była magazynowana pod kątem rolniczym, a nie przyrodniczym. No dobrze, czyli będzie można na przykład w pewnym momencie, jeśli będą wbudowane, odbudowane te rowy, wodę sobie wypuścić, żeby na przykład mieć 3 pokosy, lub będzie można wybrać, czy się przystępuje do programu rolno-środowiskowego. Ale jak się ci dwaj rolnicy porozumieją? I tutaj jest właśnie wielki problem, o czym mówiłem już na sali, że tu będzie problem, bo jest obszar, na który mogą być wprowadzane programy rolno-środowiskowe. I jak ma się dogadać rolnik użytkujący intensywnie, który chce zrobić 3 czy 4 pokosy z sąsiadem, który jest nieprodukcyjnym rolnikiem, nie zależy jemu na jakości paszy i zależy mu tylko na dopłatach rolno-środowiskowych. I tu na pewno będzie problem. Ten teren, który był zaznaczony właśnie przez prowadzącego, znam ten teren i są tam grunty użytkowane intensywnie. I no myślę, że rolnicy jeszcze może nie dociera do nich to zagrożenie, ale to tu będzie duży problem. Ja bym szukał właśnie takich terenów nieużytków, tam gdzie są takie tereny nieużytkowane rolniczo, no a tutaj jest to użytkowane rolniczo, moim zdaniem nie powinno być zalewane. I takie pilotaże, różne rzeczy możemy robić w dolinach rzek, w parkach narodowych, gdzie i tak się nie użytkuje tego rolniczo w dużej mierze. I tam, jeżeli ktoś chce robić projekt czy pilotaż, to niech to robi, no bo musi być wszędzie zdrowy rozsądek w tym, co robimy, w tym, co przygotowujemy. I jeżeli jest dzisiaj, byłyby pieniądze na to, żeby gospodarować wodą, bo są momenty, kiedy tą wodę trzeba odprowadzić z tych działek, są momenty, gdzie trzeba tą wodę przytrzymać, tak jak jest sucho i spra wiosna, to ta woda powinna być. Podniesienie do wody do 10 cm pod gruntem uniemożliwi w ogóle przejechanie. Ja wiem, że pan nie będzie się z tym zgadzał, tak, że w pewnych momentach tam opuścimy, żeby można było jechać, ale ja znam doskonale te drogi wszystkie. I wiem, kiedy one są używane, a one są używane niestety, ale cały rok. My swoje stanowisko przedstawiliśmy, będziemy jego bronili.
wielki apel do pana ministra, żeby KOWR też nam pomógł w finansowaniu tego. Bo jak widzicie, to nie są tylko mieszkańcy gminy Rudki. To jest wielka niesprawiedliwość, że my ponosimy koszty utrzymania tych dróg sami w tej chwili. Ja wiem, że są podatki, bo zaraz ludzie powiedzą, my płacimy podatki. Tych podatków jest 80 tysięcy złotych. Gmina Rudki zobowiązuje się tutaj. Zapłacimy 5 razy tyle na drogi i nie wymagajcie od nas więcej. Zarazem nas wyeliminować, bo dzisiaj tutaj na Podlasiu mleczarstwo jest bardzo prężne, mocne. No, też niepokoją nas tutaj wizyty delegacji z Ukrainy, tak, jakieś podpisywanie memorandum o pomocy, o uczeniu Ukrainy w produkcji mleka, czy tam. No. To jest konkurencja. No niestety to pokazało nam ze zbożem. Kiedyś wysłaliśmy sezonki malin, to dzisiaj mamy ogromny import z Ukrainy, co chodzi o malinę. Rolnicy na południu kraju, plantatorzy cierpią z tego powodu. My tutaj tak samo ze zbożami, to wiemy co się stało. No i chyba to był czas na mleczarstwo. Ja tego memorandum po pierwsze nie podpisywałem, byłem zaproszony jako gość, uczestniczyłem w tych rozmowach. Powiedziałem, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej musiała spełnić wszystkie normy unijne, a po drugie jeszcze mieliśmy kwotowanie mleka, co było ograniczeniem w produkcji, żebyśmy za szybko nie osiągnęli takiego poziomu, który zagrażałby Unii Europejskiej. To, że gdzieś rozmowy trwają, uważam, że lepiej wiedzieć, co się dzieje w Ukrainie też, jak nie wiedzieć, bo kwestia wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to kwestia tylko pewnie czasu. No to nie chodzi o to, że my mamy możliwość jako Polska zablokować wejście do Ukrainy, do Unii Europejskiej, ale musimy się przygotować tak, żeby to nie było kosztem polskich rolników.